Puk, puk, puk! Kto z tej strony? Chuj, jeden wie. Ale na pewno z mojej strony macie do czynienia z Nabim, który serdecznie was zaprasza na kolejny odcinek z Hard West, gdzie będziemy odbijali swoje domostwo. I prawdopodobnie na tym chyba skończy się cała rozgrywka. Chociaż może jeszcze coś odpierdolimy dziwnego. Z daleka widziałeś uzbrojonych bandytów na swoim gospodarstwie. Zakradliście się przez sekretny tunel. No i w końcu się to gówno do czegoś przydało. No, ja jestem potępiony, brakuje mi palca, może i nie masz palca, ale to ten następny w kolejności był twoim faworytem. plus 10 celności, plus 1 max życia, minus 10 max farta. Postać pierwszoplanowa. O, odegrać rolę. Dobrze, dobrze. Aha, amulet, dobra, jebany. Ekran. Kart, rozpocznij walkę. Zrobimy jesień z dopy średniowiecza. Dobrze, wkrótce dowiedzą się, co spotyka ludzi napadających na twój dom. Was yours. The tunnel you used was mighty useful and led you all the way into the house. O. No, nie dziwię się, że jest przydatny. Szkoda, że jest nas tak mało. Lol. Nie ma się co jebać w tańcu. Wchodzimy rozpierdalamy. Dom mnie się pali, aby nie tu kurwa mać. Jakieś bezeceństwa tu odpierdalacie. Okej, okay. Jeden, drugi. Luzik. Luzik, arbuzik. Oni wiedzą, że ja tu jestem, więc nie ma się kurwa co pierdolić w tańcu. Aha. Więc podejdziesz mi tutaj. Ja otwieram te drzwi. Tam nikogo nie ma. Dobra. Warren! Don't Warren be happy. Nie, nie, nie. Ja bym chciał... tego. Don't Warren. Don't cry. Transfuzję. Nie. Co to jest? A, kanibal. Tylko nad trupem. No dobra. Mogę jebnąć unik. Bo kto wie, co się teraz odpierdoli. Dobra. Mogę co najwyżej jeszcze podejść. Tutaj. No to chuj! Dobrze, że wziąłem unik! Kurwa, ale bym był, ale wpierdol. Ale tak srogi wpierdol. Jak nigdy. Jau, normalnie chyba mnie. Ajajaj. O, ogólnie wygląda to teraz bardzo nieciekawie. Ale mamy jeszcze 3 szanse na unik, dobrze. Napierdalaj go, kochana. Czy z tego masz większe obrażenia? Nie, 4, kurwa, bier ten pistolet i szczyloj, kochanie. Jeps! Pięknie. Moje ty cudne skarbenki. Dobra, a ty? Napierdalaj. Kobuo! Habla, habla. Wykrycie. No i... no to pierdol. No, zaraz okaże się, że Warren zginie. Bo jeszcze tam z tyłu jest jeden. Nie? Dobrze.
Okej. Warren, podejdź tutaj. Dobra, tu jest gostek. Jebnijmy go w mostek. Dobra, Florence, powiedz mi, skarbie, czy ty jesteś w stanie tego gościa zabić? 99% szanse. Dobra, no to spróbuj. Okej. Jest dobrze. Aha. Mysł. Nie mam takiego. Fuck mnie. Fuck mnie. Nie. No nie wierzę. Okej. Dobra. Aha. Dobra. Skoro on tutaj stoi, to może można tego tutaj tak. Skarbie, weź otwórz te drzwi. Co, czy on jest wyżej? Warren. Not be a pussy. Okej, tu. Szczyloj. Uciekaj, frajerze. A, nie mogę! O, zabijecie. What you didn't know at the time was that those hired thugs worked for the railroad. The corrupt local government deeded them your property, claiming the right of eminent domain, making the house you were defending no longer yours. Every man you killed raised the reward on your head a little higher, because now you were a wanted man, an outlaw. Uh-huh. Okej. Okay. Dobra. Nie! Kurwa. Dobrze. Nie zjebałem, więc. No dobra. Florence. Florence. Dobra, to jest skurwol. Skurwoleńska czysta. Wódka z gówna. Tu jest! Ja zauważyłem go! Ta, jaki ma ruch. Sroga sucz. Okej. Dobra.
Wychodzę na środek, kurwo! Jesteś trupem! Kurwa, ale żebym zjechał. No, strzelaj maleńka, no bo kurwa, żebym zjebał. Ja pierdolę! Oj, skończyłem mi się punktami. Mr. Death has come. Yep, we have to run. I tym samym pięknym akcentem skończyliśmy pierwszą część kampanii. Właśnie w postaci Ciężkie Czasy. Bo relikt była strzelba powtarzalna, relikt... Czegoś zabrakło. Szkoda. Następna będzie Zemsta z Zagrobu, ale to w kolejnym odcinku. Chociaż może zaraz zrobię w tym. Zastanowię się. Dobra. Stwierdziłem, że nagram jeszcze trochę, bo 10 minut to stanowczo za mało. Czyli rozpoczniemy w tym momencie Zemstę z Zagrobu. Szczęśliwe dni podróżowania z Florence kończą się bezpowrotnie, kiedy zadzieracie z kimś potężniejszym od siebie. Dopiero interwencja tajemniczego nieznajomego pozwoli ci podnieść się z kolan i przemienić z beztroskiego hazardisty w uosobienie zemsty. Dlatego rozpocznijmy tę podróż. Straciłeś wszystko. Became an outlaw on the run, but you still had Florence. The love of your life. You were drifting through settlements, evading the law, gambling. You did well enough, but whenever you won, someone had to lose. And if there was something the masked man truly would not stand, it was losing. Then, out of thin air, a gentleman appeared, offering to resolve your predicament in return for your soul. Unaware of the gravity of your situation, you told him to go to hell, just as they surrounded the saloon. Mieliście już martwi. Co? Nie! Kurwa! I co? Umrę? Every way out was barred or blocked. Enemies positioned themselves outside the windows. Hey, czy ja mogę pójść na górę? You were as good as dead. Czas umierać. Zabierz ich ze sobą. A... że mieliśmy lepszą broń. Panie, idziemy za bar. To będzie fajnie. Poszczelamy si. Będzie ciekawie, na pewno. O, na przykład. Stań tutaj. Będą strzelać do butelek. Umrzemy w alkoholu. Odła. Siadaj, mam tam te karty? Kurwa. Seria! W kogo? Kurwa, masz bez sensu. Halo. Strzel, to będzie pięć. Trafił! Trafiła w sumie. LOL.
Idźmy na górę. Mogę iść na górę? Oj. O chuj. O chuj. Nie. Ona zabija. Zostaw ją. Kolejny. Kurwa, ustawiamy się w tym samym miejscu. Zajebiście. Koteł, zajeb go. Aż ty lsy. Ładuj. Nie możemy nie wyszedć. No weź, no nie rób sen, kotek. Kiju, miju, cipo. Cipo. Jest. U-te-te-te-te-te-te. Ja mam w ręku mały skuter. Kto teraz ginie pierwszy? Chyba on. Nasz... O chuj. Zastrzel! Dobrze! Przeładuj! Już wiem, może kogoś strzelić? Jo, nie może. Ale ilu żeśmy zajebali? Florence was dying. Her eyes grown glassy as her soul slipped away. Ej, oni są niekończąca fala, tam już chyba 5 umarło. O. Reload. Jesteś tyle serio. Halo. No nie zawierzę mi się gro. Proszę cię. Proszę cię, ja pierdolę. Za mało amunicji. Jak to za mało? Przecież przeładowałem. Dobra. Dziękuję. W tym momencie umieramy. Halo? Jeb! Gave your soul for a shot of revenge. No. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. No, odcinek będzie troszkę dłuższy, ale muszę przeczytać. Dobra, sorry, że musiałem odpisać. Zwłoki niecierpiące sprawy, takie tam, wiecie, rzeczy. O, tędy? No dobra. No co, idziemy tutaj. Spoko. To ten moment wiem, co zrobić, żeby było
Ciekawie. Oglądałem właśnie rozgrywkę Ignacego i w tamtym momencie zrobił fajny myk. Mam nadzieję, że mi się uda również go zrobić. Jeśli nie, no to się mówi trudno. Dobra, zapierdalamy. Idziemy naokoło. Ale fajna muzyka, trzeba przyznać, że ścieżki dźwiękowe w tej grze mają naprawdę wykurwielną. Dobra, lecimy tutaj. Dobra. Teraz, jak w nich wykurwić, tak? Żeby było dobrze. Stay? Po trójkącie? Czy stay? Raczej stay. Dobra, nie wiem, że zabijemy trzech. Nie. Niestety muszę stanąć obok. Okej. What? Tylko dwóch? Ale Lipton. Takie w chuj. W chuj bardzo. Zaraz umrę. Bez gitu. Nie. Nie, naprawdę. Kurwa, bieda w chuj. Okej. Rozprysk! Za jeden. No, nie, ja się nie zgadzam, że... Nie traf, dziwko! Przeładowuję, dobrze. Kurwa, fail w życiu. Tyle przegrać, dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Nie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Pamiętajcie, zostawcie komentarz, lajka, łapkę w górę, chuj wie, chuje moje dzikie węże. Trzymajcie się.